Pierś z kaczki z sosem śliwkowym. Ze wszystkich kaczek ta chyba smakuje mi jednak najbardziej. Przyrządza się ją szybko, a jest naprawdę fenomenalna. Kaczce nadamy troszkę orientalnego smaku. Do tego potrzebujemy imbiru. No łatwiej obiera się go łyżeczką. Imbir dokładnie ścieramy na tarce. A na ładnej, dorodnej piersi kaczej nacinamy skórkę wskośnie, a potem w drugą stronę, tak żeby powstały małe kwadraciki. Kaczuchę przekładamy na talerz. Dokładnie solimy ją z jednej i z drugiej strony. Też opuszymy pieprzem z jednej i z drugiej strony. Polewamy oliwą z oliwek i dodajemy startego imbiru i porządnie nacieramy. Odstawiamy tak na 20 minut do pół godziny. A jak już smaki nam się zwiążą w naszej kaczce, kładziemy ją na bardzo mocno rozgrzaną patelnię grillową, skórą do dołu. I tak grillujemy około 5 minut, po czym przekładamy na drugą stronę i grillujemy jeszcze około 2 minut. Ale to nie koniec. Przekładamy kaczkę do naczynia żaroodpornego i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na około 6-7 minut. A cały smaczek, który został nam na patelni grillowej, deglasujemy czerwonym winem. Wlewamy, poruszamy i przelewamy na inną patelnię, żeby zrobić sos. A sos musi być nieco pikantny, więc kroimy papryczkę chili. Drobno w plasterki. Można pozbyć się pestek, jeżeli chcemy łagodniejszą. Ja się nie pozbędę. I wreszcie czas na śliwkę. Ja użyję powideł śliwkowych, mają bardzo mocny śliwkowy smak. Dokładnie mieszam z winem i chili i dodaję około 2 łyżeczek miodu. Całość dokładnie mieszam i jeszcze dodaję odrobinę startego imbiru. Podniesie mocno smak naszego sosu, a na koniec troszkę sosu sojowego. Całość mieszam i przez chwilę redukuję. Sos gotowy, to wracam do kaczki. Wyciągam ją z piekarnika i odstawiam na kilka minut, żeby się związała i odciekła. A po tych dosłownie 3 minutkach wykładam na deskę i kroję w ukośne plastry. Kaczuszka ma z wierzchu cudowną chrupiącą skórkę, a w środku jest wilgotna i soczysta. Wykładam to cudo na talerz i polewam zredukowanym sosem. I podaję z sałatką z brokoli i pomidorków koktajlowych. Za chwilę siadam do stołu i oddam się rozkoszy jedzenia. Powiem szczerze, dla takich chwil warto żyć, czego i Wam życzę, więc musicie to zrobić w domu.